Cześć, witajcie w ten wielkanocny poranek. Tak na szybko, kolejna część z serii prezentacji odbiornika. Tym razem zajmiemy się sprawdzeniem, jak wygląda fabryczne zestrojenie odbiornika Diora Camp R201. W międzyczasie pozdrawiam wszystkich na czacie. W tej chwili trwa prezentacja i premiera jednego z odcinków. Pozdrawiam chłopaki. A my tu nagrywamy kolejny odcinek. Tak więc w związku z tym, że nie ma wejścia antenowego, posłużymy się prostą rzeczą, jaką jest nawinięcie na rączce paru zwojów drutu jako cewkę. Pod to podłączymy przewód z generatora i zaczniemy z generatora puszczać sygnał w celu przerzucenia go na układ Sony CXA1019P i sprawdzimy, jak odbiornik jest zestrojony. Czy to, co nam podaje skala, będzie miało powiązanie z tym, co ustawimy na generatorze. Tak więc nawijam cewkę, podpinamy generator i bierzemy się za weryfikację strojenia. Zaraz wracamy. Ok, prosta cewka kilku zwojów jest nawinięta na rączce. Tak jak pamiętacie z poprzednich odcinków, w tym miejscu rączki nawinięta i przerzucona jest antena w postaci spiętego przewodu, który Diora umieściła, a my posłużymy się prostym przewodem BNC krokodylki, który tutaj posiadam. Z jednej strony wepniemy go do generatora, z drugiej strony jednym z krokodylków, w sumie tym czerwonym, gorącym, podepniemy się pod przewód na cewce, którą sobie teraz nawinęliśmy. Wiem, że wygląda to może dziwnie, ale po prostu inaczej tego nie szło zrobić. Wiadomo, odbiornik nie posiada anteny zewnętrznej, a chcemy chociaż sprawdzić, jak wygląda strojenie odbiornika. Ok, za chwilę podpinam generator, ustawiam stanowisko i mierzymy, czy zakres mieści się w tym, co podał producent, czy radyjko po tylu latach jest rozstrojone. Zaraz wracamy. Ok. Generator podłączony, cewka podpięta, przewód podpięty do generatora. Zwiększyliśmy trochę napięcie wyjściowe. Częstotliwość 88,5 MHz. Włączamy odbiornik. Zjeżdżamy w dół. I mimo, że mamy cewkę tylko tu nawiniętą, ładnie się nam to indukuje. Sygnał jest przekazywany do odbiornika. Czyli mamy dolną częstotliwość 88,5 MHz ładnie zestrojoną. Tak więc zmieniamy częstotliwość na 108. Weźmy sobie 108,7, potwierdźmy. 108,7 i przesuwamy strojik na górną częstotliwość i zobaczymy, czy złapiemy sygnał. Wow! Czyli górny zakres mamy cały. Zaznaczam przy takiej modulacji. A tak, odbiornik jest mono, więc nie ma z tym problemu. Czyli górny zakres jest zestrojony prawidłowo. Tak więc, będąc na górnym części pasma, przełączamy się z tyłu na dolny zakres. Ustawiamy częstotliwość 77 MHz. No. Równa 74. Na końcu pasma, czyli dolny zakres ładnie odbiera. Teraz zjeżdżamy
odbita częstotliwość z górnego, ciekawe. Ok, jesteśmy sam w dole, ustawmy 66 MHz. Ustawione 66 MHz. Tu, czyli możemy zjeść jeszcze na dół. Pytanie, do ilu? No to zjeżdżamy. Sześćdziesiąt cztery, 4,4 MHz na dolnym zakresie. Więc odbiornik bardzo ładnie zestrojony. Tak więc zakres fal UKF wzorowo diora w odbiorniku zestroiła. Ok, teraz nam zostało sprawdzić zakres fal długich w odbiorniku. W tym celu posłużymy się sygnałem AM, modulacja sygnałem 1 kHz. Sprawdzimy sobie częstotliwość około 150 kHz. Napięcie sygnału zostało zwiększone, żeby odbiornik mógł to wyłapać. Wiadomo, kabelek podłączony, cewka również. I próbujemy zobaczyć, czy na dolnej częstotliwości usłyszymy klasyczny sygnał z generatora. No, słychać. Wiadomo, nie jest to idealnie stanowisko zrobione, ponieważ powinna być sztuczna antena. Na chwilę obecną tu w domu nie posiadam takowej, na warsztacie jest, ale na szybko cewka widać daje radę. Jesteśmy w stanie usłyszeć sygnał, czyli dolna część zakresu działa. Tak więc przerzućmy się na końcówkę, czyli 208, około 280 kHz. Ustawmy sobie częstotliwość na generatorze również 280 kHz. 280, zatwierdźmy. Mamy 280 kHz. Reszta bez zmian. Zobaczmy, czy uda się nam usłyszeć. Niestety nie słyszę tego sygnału. A przepraszam, nie miałem włączonej modulacji AM. Ok, częstotliwość 280 kHz, może tego nie słychać wyraźnie, ale sygnał z generatora jest słyszalny, czyli końcówka pasma zakresu fal długich również jest odbierana na końcówce pasma. Tak więc możemy powiedzieć, że odbiornik diora CAMP R201
jest w pełni prawidłowo zestrojony. Tak więc dziękuję za uwagę, zapraszam na kolejne filmy, subskrypcje, do zobaczenia następnym razem, hej!